Celestyna Grzybyta, dobry wieczór. Jutro Polska pozostanie w obszarze niżowej pogody, więc nadal będą przeważać chmury i miejscami popada. Na północy słaby deszcz przyniesie nam front okluzji, natomiast na południowym wschodzie nieco mocniejsze opady zaserwuje nam ten ciepły front. A pomiędzy tymi pochmurnymi strefami będzie można liczyć na spore przebłyski słońca. W nocy przelotnych opadów deszczu spodziewamy się na północy, a także na wschodzie kraju. Wysoko w górach popada deszcz ze śniegiem i śnieg. I uwaga, miejscami mogą się tworzyć mgły, które mogą nam zmniejszać widzialność do zaledwie 100 metrów. Na termometrach zobaczymy od 6 do 10 stopni. W czwartek niebo w wielu miejscach będzie się przejaśniać. W pierwszej części dnia słońca nie zobaczą jedynie mieszkańcy południowo-wschodniej Polski, dlatego że tutaj będzie całkowite zachmurzenie i ma padać deszcz. Wysoko w Tatrach to będzie śnieg. No i słabe opady mogą występować też na krańcach północnych Pomorza, Warmii i Mazur. Około godziny 10 termometry pokażą od 9 do 12 stopni. Po południu spodziewamy się od 11 stopni w Rzeszowie do 15 stopni w Szczecinie. Na przeważającym obszarze będzie dość pogodnie, a deszcz popada jedynie od północnej części Kaszub aż po Suwalszczyznę, a także od Roztocza po Karpaty. Na szczytach Tatr to będą opady słabego śniegu bądź deszczu ze śniegiem. Ciśnienie niskie, ale będzie rosnąć. W Warszawie wyniesie 990 hektopaskali. A wiatr jutro słaby, jedynie na północy będzie chwilami umiarkowany. W piątek od strony południowej nad Polskę nasunie się deszczowa strefa i do końca dnia obejmie regiony południowe, centralne oraz Podlasie. Lokalnie opady będą intensywniejsze i może spaść do 20 litrów deszczu na metr kwadratowy. Najpogodniej, a także najcieplej ma być na północnym zachodzie. W sobotę, 1 października, zachmurzenie przeważnie duże, ale będą pojawiały się też większe przejaśnienia. Zanikający deszcz na wschodzie, po południu rozpada się również na zachodzie. W pasie wybrzeża i wysoko w Sudetach będzie wietrznie. W niedzielę na termometrach od 10 do 15 stopni w wielu miejscach wystąpią przelotne opady deszczu, ale chwilami błyśnie też słońce. Poniedziałek i wtorek jeszcze z podobnym typem pogody, a w kolejnych dniach jest szansa na ocieplenie. Jeśli prognozy się nie zmienią, to na zachodzie może być nawet 21 stopni. Dziś to wszystko. Życzę Państwu miłego wieczoru. I do zobaczenia.